witam serdecznie. Ponieważ mój synek bardzo szybko rośnie, postanowiłem to uwiecznić. W tym celu wykonałem linijkę wzrostu. Zapytałem synka, jakie zwierzątka mają zostać na niej umieszczone. Przyniósł swoją ulubioną książeczkę i dokładnie mi pokazał. Kształty zwierząt odrysowałem ołówkiem, a następnie kontury wypełniłem farbami. Gdy wszystkie zwierzątka były już namalowane, całą linijkę pokryłem lakierem bezbarwnym. Z boku dokleiłem dębową listewkę z podziałką. W podziałce wyfrezowałem rowek, po którym przesuwa się wskaźnik. Wskaźnik został tak wykonany, aby obejmował dębową listewkę, a jednocześnie przesuwał się po wyfrezowanym rowku. Cały mechanizm działa bardzo płynnie. Ostatecznie namalowane zwierzątka tak się prezentują. Gdy synek miał około 1,5 roku, zapytałem go, do kiedy będzie nosił pieluchy. A on podszedł i paluszkiem wskazał na żyrafę. Lekko nie jest. 180 centymetrów. A to jest obecny wzrost mojego synka. Gdy wykonałem linijkę wzrostu, synek sięgał do papugi, a teraz już do żółwia. Dzieci rosną bardzo szybko.